A to już ostatni okres nie jest dla nas zbyt dobry. 4 porażki z rzędu. Z czego to może według Ciebie wynikać? Jak Ty sobie to na spokojnie analizujesz w domu, to z czego to może wszystko wynikać? Na pewno może to wynikać z tego, że nie mamy tak jakby takiego stałego treningu, ponieważ cały czas jest jakiś problem, cały czas któryś z zawodników wypada. Jest to bardzo irytujące na pewno i staramy się coś z tym zrobić. No, poprzedni mecz wiadomo. Karol, który, nie oszukujmy się, jest jednym z liderów, który ciągnie naszą grę. No, przydałby się w tym meczu, dlatego ciężko nam się grało. Myślę, że jesteśmy też mocno niezadowoleni ze swojej gry, bo powinniśmy sobie radzić nawet z takimi problemami. Właśnie, z czego to te problemy wynikają? Jak mówisz, że odkładamy te zdrowie na bok, o którym wspomniałeś, ale są problemy. To z czego one wynikają? To w głowie coś u Was siedzi, że nie możecie się przełamać, czy gdzieś czysto siatkarsko są jakieś braki? Na pewno jest coś takiego, że jest ta złość w środku, której nie możemy wyrzucić na zewnątrz. Ta złość oczywiście, o której myślimy, że nie ma zawodników i że ktoś musi przejąć tak jakby tą pałeczkę lidera. Trener jest na tyle dobrym trenerem, że wie, co musimy poprawić. Dzisiaj od razu po meczu mamy trening indywidualny, każdy będzie trenował nad elementem, który nie funkcjonuje, żeby ten każdy właśnie jeden mały element połączył się w całość i ta gra wyglądała dobrze. No już mecz z Rzeszowem był bardzo dobrym meczem, ale no wróciliśmy z powrotem do tego samego co wcześniej. Tak zahaczę jeszcze o zdrowie, bo tutaj przed naszą kamerą z 2-3 tygodnie temu powiedziałeś, że sam zmagasz się z lekkimi problemami. To jak to teraz wygląda na dzień dzisiejszy? Ja cały czas walczę, tylko no wypadł nam Dawid Śliwczyk. Wcześniej Taylor odczuwał trochę bóle i w Rzeszowie byliśmy w dwójkę środkowych. No, mam taki charakter, że nie odpuszczę, a z tyłu głowy cały czas siedzi, że przydałoby mi się, żeby wziąć, trochę odsapnąć. 11 miesięcy non-stop trenowania, zwłaszcza w moim wieku młodym, jest bardzo ciężkie i przydałby się ten czas, żeby właśnie odpocząć, żeby to się zregenerowało wszystko. Ale no co, nie można sobie też dużo narzekać, musimy ciężko pracować, musimy wziąć na klatę to, że przegrywamy. Miejmy nadzieję, że będziemy silniejszą drużyną i już te wszystkie problemy zostaną rozwiązane i będziemy szli do przodu. No to teraz Lwów, na początku sezonu słabo im szło, ale teraz z meczu na mecz rozkręcają się. Co możesz na ich temat powiedzieć? Dziś spoglądałeś na ich mecze, wyniki? Tak, ostatni mecz z Jastrzębiem oglądałem. No, można powiedzieć, że całkiem solidny mecz, nie patrząc na tego pierwszego seta. W tych dwóch setach na pewno Lwów cały czas dorównywał drużynie z Jastrzębia. No, też grali rezerwowymi zawodnikami drużyna z Jastrzębia, ale nie oszukujmy się, że tam druga szóstka to jest bardzo solidna szóstka. No i jesteśmy przygotowani na to, że oni będą chcieli wygrać to spotkanie, ponieważ no, my jesteśmy po porażkach, oni grają całkiem dobrą siatkówkę i no, nie będzie łatwe to spotkanie, na pewno nie będzie łatwe. Kraków rok temu dla Ciebie szczęśliwie MVP Ligi Letniej, czy tak będzie też w czwartek? Miejmy nadzieję, cały czas staramy się zrobić to, żeby chociaż jeden z nas dostał tą statuetkę.